Kiedy mówimy o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, przed oczami pojawia nam się słynny obraz Jana Matejki zatytułowany Konstytucja 3 maja 1791 roku. Ale czy rzeczywiście wszystkie postaci przedstawione na słynnym obrazie brały udział w tym historycznym wydarzeniu? Co było prawdą, a co kreacją malarza? Między innymi o tym porozmawiam z kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie, panem Tomaszem Drapałą. Witam na Zamku Królewskim. Dzień dobry. No i zapraszam do obejrzenia jednego z najsłynniejszych polskich obrazów. Z przyjemnością. Zapraszam. Ależ monumentalny. Ile się tu dzieje na tym obrazie? Tak, rzeczywiście Matejko umieścił tutaj bardzo dużo postaci, ale najpierw muszę pani pokazać miejsce, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja. Sala senatorska, tutaj obok. Idziemy. Ach, więc to jest sala senatorska. Piękna. Pokazuje potęgę i majestat Rzeczypospolitej z końca XVIII wieku. To prawda i to właśnie tutaj Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Konstytucję 3 maja. Ale na przedstawieniach, które widziałam, wyglądała ta sala zupełnie inaczej. To prawda, możemy to dokładnie zobaczyć na przedstawieniu uchwalenia Konstytucji przed Matejką jeszcze. To jeszcze jest XVIII wiek. Tutaj proszę zobaczyć, mamy obraz francuskiego malarza Jana Piotra Norblina, który był świadkiem tego wydarzenia, a więc namalował to, co widział. No i widzimy, że dookoła sali zbudowano taką drewnianą antresolę, prawda, taką galerię i to było miejsce dla publiczności. Jak widzimy, ten tłum jest naprawdę ogromny. Ogromny tłum, rzeczywiście aż gęsto tutaj od postaci ludzkich. A tutaj gdzieś właśnie, na końcu tak, widzimy postać króla, tutaj widzimy rzeczywiście, w centralnej części widzimy króla, który stanął na fotelu tronowym. Czyli na tym tronie. Ale w tym miejscu. No i złożył przysięgę na konstytucję. Jak widzimy, entuzjazm, ogromne emocje, które również Norblin wspaniale tutaj ujął w tym obrazie. No tak, ludzie wiwatują. Widać, że naprawdę była taka chyba chęć tych zmian w Polsce, tak, które gwarantowała Konstytucję. A inny obraz o tej tematyce? To prawda. Przed Janem Matejką mamy jeszcze inne przedstawienie, również popularne. To jest obraz Kazimierza Wojniakowskiego. I jak widzimy, jest to samo ujęcie, prawda? Ten sam kadr, ta sama scena. Mnóstwo ludzi tutaj śledzących przebieg obrad. W dole politycy, no i król przy tronie, który jest ujęty w momencie składania przysięgi na Konstytucję. Czyli malarz musiał obserwować całe wydarzenie i salę gdzieś z tamtej strony. Tak, tak, to jest ujęcie właśnie z tej strony przeciwnej. No ale Matejko namalował coś zupełnie innego. Zapraszam. A więc wracamy do mistrza. Zapraszam. Przyjrzyjmy się teraz oryginalnemu dziełu Jana Matejki. A czy naprawdę ten dzień, ten 3 maja pamiętnego roku mógł tak wyglądać? To jest bardzo ważne pytanie. No i przy tej okazji warto wyjaśnić, czy Matejko maluje scenę historyczną 1:1, czy należy odbierać ją w taki bardzo dosłowny, szczegółowy sposób, czy jednak jest to kreacja artystyczna. I odpowiedź brzmi, jest to kreacja artystyczna. Warto na obrazy Matejki patrzeć w szerszy sposób, ponieważ takie było zamierzenie malarza. Matejko stawiał sobie zawsze wyzwanie, aby w jednej scenie namalować całość faktu, czyli wydarzenia, które poprzedzały to główne, prawda, które tutaj jest malowane, które jest bohaterem obrazu, no i konsekwencje tego głównego wydarzenia. Chciałbym powiedzieć, że to jest scena symboliczna niejako. To prawda. Zdecydował się na ujęcie sceny na zewnątrz zamku, między zamkiem a kościołem. Taki przemarsz rzeczywiście miał miejsce. Więc to jest prawda. Króla wita w wejściu do świątyni prezydent Starej Warszawy Jan Dekert.
Tylko tutaj warto powiedzieć, że Jan Dekert umarł rok wcześniej przed uchwaleniem konstytucji, a więc błąd Matejki, nieścisłość historyczna, na pewno nie. Jest to świadomy zabieg malarza. Matejko wprowadza tutaj postać Jana Dekerta, ponieważ Jan Dekert był orędownikiem praw mieszczan. A więc symbol dążenia tej ważnej warstwy społecznej, prawda, do tego, żeby otrzymać pewne prawa. Inną postacią, która tak naprawdę łączy dwie cechy, jest postać tutaj wybijająca się z tłumu, dominująca po prawej stronie obrazu, to książę Józef Poniatowski, który rzeczywiście uczestniczył w tym wydarzeniu, dowodził wojskiem, które ochraniało zamek podczas obrad Sejmu Wielkiego i tego dnia 3 maja. Natomiast Matejko wprowadza księcia Józefa Poniatowskiego również jako symbol późniejszych wydarzeń, czyli wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie konstytucji. Tutaj gdzieś na tym obrazie jest chyba przedstawiony Tadeusz Kościuszko, prawda? To prawda i to jest też postać, która ma znaczenie symboliczne. Możemy zobaczyć tego słynnego przywódcę powstania. Zobaczmy tutaj, jego głowa jest widoczna pod łokciem Stanisława Małachowskiego. Ale spójrzmy, Kościuszko ma głowę owiniętą bandażem, zakrwawionym bandażem. Jest to również aluzja, nawiązanie do powstania kościuszkowskiego, prawda? Wielkie zwycięstwo pod Racławicami, ale później klęska w bitwie pod Maciejowicami. Kościuszko zostaje ranny, no i Matejko przypomina nam o tym wydarzeniu. Tutaj w centralnej części obrazu widzimy taką dość dramatyczną scenę. Kim jest ten człowiek, który trzyma wyrywające mu się dziecko? Ta scena nie wydarzyła się na ulicy Świętojańskiej, jak możemy to zobaczyć na obrazie. Ona miała miejsce w sali sejmowej, w sali senatorskiej, no ale Matejko komponuje, prawda, wiele wydarzeń, wiele wątków w jednej scenie. Jest to poseł Jan Suchorzewski, przeciwnik konstytucji, opłacony przez Rosję, który robił wszystko, aby zakłócić obrady i nie dopuścić do uchwały właśnie ustawy rządowej. Kiedy skończyły już mu się argumenty słowne, aby właśnie zakłócić te obrady, wyciągnął na środek swojego syna i zagroził, że zabije swoje dziecko, jeśli konstytucja zostanie uchwalona. Zresztą te rozsypane karty wokół niego też wskazują na to, jak Rosjanie przekupywali niektórych posłów. To prawda, dawano mu wygrywać w karty. Matejko malował z modela. Mimo tego, że miał zgromadzone ryciny, podobizny postaci historycznych, to zawsze na pierwszym miejscu stawiał malowanie z modela, ponieważ chciał pokazać te historyczne postaci jako osoby z krwi i kości, prawda? I czasami rysy twarzy nie do końca mogą oddawać ten wizerunek, który znamy z innych portretów, ale dla Matejki najważniejsze było, aby ożywić te postacie. Kiedy Matejko namalował ten obraz? Obraz powstał dokładnie w setną rocznicę uchwalenia konstytucji, czyli w 1891 roku. Matejko chciał dać narodowi dzieło, które będzie upamiętniać to wielkie wydarzenie. Sporo powiedzieliśmy już o wymowie obrazu, o tym, co przedstawia, ale powiedzmy o stylu Matejki, bo zdaje się, że ten obraz różni się od pozostałych. To prawda, nawet bardzo. To jest inny styl, do którego przyzwyczaił nas Matejko w swoich wcześniejszych obrazach historycznych. Zazwyczaj właśnie na obrazach Matejki mamy dokładny kontur, prawda, wyraźny rysunek, czyste barwy. Tu jest inaczej. Jak opisuje sekretarz Matejki Marian Gorzkowski, Jan Matejko, kiedy namalował ten charakterystyczny dla siebie wyraźny kontur, później przecierał go, aby nadać obrazowi cech modnego wówczas impresjonizmu. Więc myślę, że warto też spojrzeć na ten obraz w ten sposób. Jak widzimy, rzeczywiście stroje mienią się, prawda, są rozmigotane światłem, kontury twarzy nie są tak dokładne, więc jest to taki, można powiedzieć, ukłon mistrza w stronę modnego w tym czasie stylu impresjonistycznego. Chciał iść z duchem czasu. I pokazywał to wydarzenie właśnie w nowoczesny, bardzo ciekawy i atrakcyjny dla widza sposób. Drodzy Państwo, ten obraz tutaj na Zamku Królewskim stanowi wspaniałą opowieść o wydarzeniu, którego okrągłą rocznicę świętujemy w tym roku. Dlatego bardzo zachęcamy i zapraszamy Państwa, abyście zapoznali się z jego niezwykłą historią, a także z tym, co przedstawia.